Żurek dopiero drugą najlepszą zupą na świecie. Międzynarodowy skandal to tylko w Wałbrzychu takie atrakcje eksplodował sedes. A także kot konfident. O tym dziś między innymi. Ja nazywam się Adam Feder i zapraszam Was na program pełen doskonałych wiadomości. Na początek międzynarodowy skandal, potwarz dla Polaków. Otóż Żurek zajął dopiero drugie miejsce w konkursie na najlepszą zupę globu. To serwis kulinarny Taste Atlas opublikował taki ranking 50 najlepszych zup świata. Była sonda na tej stronie, głosowali ludzie. Pierwsze miejsce zajął japoński tonkotsu ramen, czyli taka odmiana ramenu robiona na bulionie warzywnym. A jedź panie z takim tym. W zestawieniu znalazły się aż cztery polskie zupy. Poza Żurkiem także rosół, borowikowa oraz barszcz czerwony czysty, prawie na końcu tego rankingu. Panie, daj pan spokój. Natomiast jeszcze mniej zrozumiałe są wyniki podobnej sondy, no tyle że w sprawie kotletów. Otóż schabowy zajął dopiero dziewiąte miejsce. Na pierwszym miejscu bardzo popularny w Argentynie milanesa to danie wywodzące się z Włoch. Panie, daj pan spokój. Tradycyjny sznycel jest na czwartym miejscu, czyli też on jest wyżej od schabowego. A jedź panie z takim tym. A teraz ciekawa historia z Wałbrzycha. Mieszkańcy jednego z bloków zaalarmowali straż pożarną. Usłyszeliśmy głośny huk, a następnie z jednego z mieszkań zaczęły wydobywać się kłęby siwego dymu, relacjonowali. Na miejsce przyjechało 6 zastępów straży pożarnej. I co się okazało? W mieszkaniu eksplodował sedes. A jak to się stało? Jak to w ogóle jest możliwe? Otóż okazało się, że mężczyzna najpierw wlał do muszli klozetowej jakąś łatwopalną ciecz, a następnie wrzucił do środka niedopałek papierosa. A teraz błyskawicznie przenosimy się na drugą stronę Polski, czyli do Trójmiasta, gdzie pewien młody mężczyzna, jak się wydawało bardzo kulturalny oraz uczynny, pomógł kobiecie wsiąść do autobusu, a następnie wyrwał jej torbę i uciekł. I to jest dopiero początek, no bo to nie była, jak się okazuje, torba pełna pieniędzy, na co liczył ten złodziej. Zawartość miała dla kobiety ogromną wartość, ale taką raczej sentymentalną. Jakieś musiało być zdziwienie tego złodzieja, kiedy otworzył torbę, a w środku znalazł psa, no, nieżywego już, bo ta kobieta wracała z nieżywym już przyjacielem do domu, bo chciała go zakopać w ogródku. No to teraz taka kolejna historia animalno-kryminalna z Lublina. Otóż poszukiwany 20-latek postanowił schować się przed stróżami prawa w szafie. Mundurowi od razu zauważyli kota, który w podejrzany sposób wpatrywał się w mebel. No i w taki właśnie sposób zdradził kryjówkę swojego pana. Mężczyzna został aresztowany, donosi lubelska policja. No i tak to właśnie jest, że człowiek przygarnął, karmił, utrzymywał pod własnym dachem konfidenta. A na koniec kilka słów o tej sztucznej inteligencji, o której teraz wszyscy tyle mówią, że można zadać sztucznej inteligencji pytanie, jakie się chce, i ona odpowiada mądrze, tak jak inteligentny człowiek by odpowiedział. No to ktoś zapytał: hej, sztuczna inteligencjo, wymień zalety życia w Polsce. Nie jestem w stanie wymienić zalety życia w Polsce, odpowiedziała. Bardzo mądra ta sztuczna inteligencja. Piszcie, czy wam się podobało, a my widzimy się już za tydzień w programie pełnym doskonałych wiadomości.